W niedzielę 16 lutego w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano czwarty charytatywny turniej halowej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łańcuta. W tym roku grano na rzecz świetlicy socjoterapeutycznej Caritas w Łańcucie. W turnieju udział wzięli samorządowcy powiatu łańcuckiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie, Muzeum Zamek w Łańcucie, Łańcucki Zakład Komunalny, Bispol, Księża Archidiecezji Przemyskiej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie oraz samorządowcy miasta Łańcuta. Swoją obecnością podczas turnieju zaszczycili nas m.in. dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ksiądz prałat Artur Janiec, ksiądz prałat Tadeusz Kocur, burmistrz miasta Łańcuta Rafał Kumek, wicestarosta powiatu łańcuckiego Barbara Pilawa-Kraus, radna miasta Łańcuta Karolina Pilsowa oraz kierownik świetlicy socjoterapeutycznej Caritas w Łańcucie Ewa Pierzga. Turniejowa rywalizacja rozpoczęła się od spotkań grupowych. Zwycięzcy grup awansowali do strefy półfinałowej, natomiast zespoły z drugich, trzecich miejsc zagrały w meczach barażowych. Następnie wygrani spotkań półfinałowych utworzyli grupę mistrzowską, w której rywalizowali o miejsca 1-3. Triumfatorem turnieju została reprezentacja firmy Bispol. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja samorządowców miasta Łańcuta, a trzeci stopień podium przypadł drużynie Księży Archidiecezji Przemyskiej. Najlepszym bramkarzem został ksiądz Tomasz Garbowski, a koronę króla strzelców wywalczył Bartłomiej Wawrzaszek. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano reprezentanta samorządowców miasta Łańcuta Kamila Macha. Na zakończenie zmagań wszystkie drużyny oraz najlepsi zawodnicy odebrali pamiątkowe puchary, dyplomy i statuetki, które wręczali burmistrz miasta Łańcuta Rafał Kumek oraz dyrektor MOSiR Jerzy Hałka.